Cześć! Lumix S5 jak i S1 to pierwsze aparaty pełnoklatkowe tego producenta. W tej chwili przynajmniej S5 doczekała się już następcy, z którym łączy ją bardzo wiele. Czy w tej chwili w ogóle kupowanie S5 Mark I ma jeszcze sens? No właśnie, zacznę od takich rzeczy, które się nie zmieniły i które w przypadku obu aparatów są niemal identyczne. Po pierwsze, wykonanie. Obudowa magnezowa, uszczelniana, no tu nie ma do czego się przyczepić, po prostu. Również układ przycisków jest mega dobry, bardzo intuicyjny. Mamy dwa pokrętła, jeżeli trzymamy sobie aparat rączką, to można w zasadzie w trybie manualnym jednocześnie zmieniać zarówno migawkę, jak i przysłonę, a sam przycisk ISO również jest pod palcem bardzo intuicyjnie, wyraźnie z takimi wypustkami oznaczony, że nawet ten parametr można sobie zmieniać bez odrywania aparatu od oka. Mamy gorącą stopkę, oczywiście za ślepką, jeżeli nie korzystamy. Mamy również uchylny i obracany wyświetlacz, co moim zdaniem powinno być już absolutnie standardem. Jest oczywiście elektroniczny wizjer, do którego jeszcze przejdę z korekcją dioptrii. Mamy tutaj również przycisk joystick do tego, żeby z jednej strony szybko zmieniać sobie na przykład punkt autofokusa, ale z drugiej strony on również działa, ten joystick, w menu. Nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak, ale jest również tutaj funkcjonalny. Za to na pewno duży plus, bo aparat obsługuje się o wiele wygodniej. Jeżeli chodzi o sloty na karty pamięci, to mamy dwa sloty. Co ciekawe, to nie jest najwyższy model aparatu, a mimo to są dwa sloty, natomiast jeden z nich jest wolniejszy. Mamy również baterię o pojemności 2200, jak dobrze pamiętam, zaraz Wam powiem. Tak, 2200 mAh. I trzeba przyznać, że aparat pod względem takim wizualno-dotykowym robi niesamowite wrażenie. Nieco tylko gorzej jest, jak chodzi o ergonomię użytkowania i tu muszę ten aparat koniecznie skonfrontować z Canonem 90D, którym zdjęcia robię na co dzień. Przede wszystkim design S5 do złudzenia przypomina i podejrzewam, że Panasonic bardzo mocno tu się inspirował Sony A7. Mark III, Mark IV, one są również mega podobne. Bardzo kanciasta bryła body i niestety pod względem wyprofilowania no nie są to najlepsze aparaty, bo z uwagi na ten kanciasty kształt to Canon ze swoimi obłymi, bardziej opływowymi kształtami leży zdecydowanie lepiej. Tu ten grip jest również nieco większy i przede wszystkim głębszy. Więc tu na przykład palcami nie dotykam o obudowę, a tu już zdecydowanie tak. Układ przycisków jednak jest moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie. Jedynie co, to joystick mógłby być troszeczkę większy, taki jak jest na przykład właśnie w 90D. Tutaj nim się lepiej operuje. Kolejna kwestia to kwestia samego hardware'u. Tutaj w porównaniu do nawet S5 Mark II nie zmieniło się nie wiadomo jak dużo. To jest oczywiście pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości nieco ponad 20 megapikseli. Nie chcę wnikać za bardzo w takie typowo szczegóły techniczne odnośnie filtrów antyaliasingowych i obsługiwanych kodeków, bo to są tak naprawdę parametry, które po pierwsze już chyba z milion razy zostały omówione, bo recenzji S5 jest sporo również na polskojęzycznym YouTube. Jak i dwa, bardzo łatwo, szybko sobie to sprawdzić po prostu na stronie producenta w specyfikacji aparatu. Chciałbym jednak podkreślić różnicę, która dzieli S5 od S5 Mark II. Jest to tryb działania autofokus. Tutaj mamy jeszcze autofokus bazujący tylko i wyłącznie na detekcji kontrastu. Podobnie jak w Lumixie G80, którym w tej chwili nagrywam ten film. To sprawia, że podczas fotografowania S5 już zaczyna sobie wyraźnie gorzej radzić w gorszych warunkach oświetleniowych, a w przypadku filmowania w zasadzie ten autofokus tutaj nie działa wcale. On jest po prostu tak zły, że nagrywając jakikolwiek film o wiele lepiej jest ostrzyć sobie manualnie, jeżeli tylko jest taka możliwość, bo film będzie wyglądał po prostu lepiej. Po pierwsze, autofokus nadal ma w S5 Mark I takie
nie wiem, tendencję do pompowania, nawet jak jest włączone wykrywanie twarzy i oka, które tutaj swoją drogą działa świetnie, w filmowaniu to po prostu zawodzi. Jeżeli mamy scenę bardziej dynamiczną, chcemy coś pokazać przed obiektyw, na przykład jakbym teraz chciał ten aparat pokazać Wam bliżej, czy S5 jakiś detal bliżej, to w przypadku autofocus bym musiał czekać chyba z minutę, aż on wyostrzy w odpowiednim miejscu. W przypadku S5 Mark II zostało to znacznie lepiej już rozwiązane, bo tam jest ten autofokus również dodatkowo z detekcją fazy. Dzięki temu aparat szybciej i celniej ostrzy w gorszych warunkach oświetleniowych przy robieniu zdjęć i przede wszystkim działa dobrze, działa bardzo dobrze, działa nawet lepiej według testów dostępnych w sieci od Sony A7 Mark IV. Więc to jest tak naprawdę taka moim zdaniem jedyna istotna różnica pomiędzy S5 Mark I a S5 Mark II. Właśnie. Sam obrazek. Wiadomo, że każdy producent, czy to będzie Sony, czy to będzie Fuji, OM System, Panasonic, czy Canon, ma swój pewien taki charakterystyczny look zdjęcia. Sony troszeczkę cieplejsze barwy w porównaniu na przykład do Lumixa, tak? Fuji potrafi mnie, zwłaszcza z filtrami, które tam są, taki bardzo analogowy look, którego w zasadzie nie ma żaden inny producent. Panasonic natomiast jest nieco chłodniejszy niż na przykład Sony. Jest bardziej podobny pod tym względem, mam wrażenie, do Canona. Natomiast chyba jeszcze lepiej, jeszcze wierniej reprodukuje barwy. To, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie w przypadku S5, to jest ostrość tych zdjęć. Wiadomo, że to jest pełnoklatkowa matryca, natomiast mimo tego, że zdawałem sobie z tego sprawę, to zdjęcia są po prostu ostre jak brzytwa, jak żyleta, wsadźcie dowolne słowo tutaj, są po prostu świetne. Detekcja oka również działa dobrze i o ile mamy dobre warunki oświetleniowe, to aparat Wam idealnie, nawet w zdjęciach seryjnych, wyostrzy na oko. I możecie nawet takie zdjęcie, gdzie tu jest tylko te 20 kilka megapikseli, gdzie na przykład 90D jest ponad 30, kropować to zdjęcie w zasadzie niemalże bez utraty jakości. Tak ostry jest to aparat. Z drugiej strony, dzięki temu, że to jest pełnoklatkowa matryca, to nawet na tym w miarę szerokim kącie, tak jak tutaj na przykład na tym obiektywie, to jest 24 mm, do obiektywu za chwilę przejdę, jesteśmy w stanie uzyskać w miarę płytką głębię ostrości, jeżeli tylko chcemy. Więc pod względem naprawdę filmowym to jest dokładnie to samo, tylko że autofokus musi działać manualnie, najlepiej jak działa manualnie. Filmy również są mega ostre, mamy bardzo przyjemne dla oka bokeh, mamy kolory, które są bardzo naturalne, oczywiście w postprodukcji można sobie je pokolorować, zwłaszcza że S5 posiada już wbudowany V-Log, panasonicowy, nie pamiętam jak on tam się dokładnie nazywa, natomiast jest V-Log, który ze spokojem, nie wiem, w DaVinci, Final Cutcie możecie sobie pokolorować dowolnie i ten obrazek jest taki przyjemny dla oka, taki z nutką pewnej analogowości, nawet bym powiedział, natomiast wciąż pozostaje mega ostry. Kolejna kwestia to oczywiście czas pracy na baterii. I tutaj niestety, ale uważam, że S5 no, nie jest najlepszym aparatem, mówiąc dokładnie, ponieważ chociażby Canon 90D, który owszem ma mniejszą matrycę, ale ma ją bardziej upakowaną megapikselami, ma dodatkowy wyświetlacz na topie, w trybie filmowym, tu jest tam 1800 coś mAh bateria, to jest też oryginalna bateria canonowska, więc tylko i wyłącznie oryginały tutaj porównuję. Wykręca lepsze rezultaty niż Lumix. Niestety w Lumixie ta bateria nie starcza jakoś specjalnie długo i myślę, że tutaj warto by było nad tym popracować, ale aparat się nie grzeje. To od razu chciałbym też podkreślić, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, to tutaj przede wszystkim te problemy, wiadomo, zawsze występują, nie tyle przy zdjęciach. Ja nagrywam w 4K, ale w 8, nie 10 bitach, bo S5 ma jak najbardziej możliwość nagrywania w 10 bitach. Nie ma jednak na YouTube to moim zdaniem najmniejszego sensu. Ten aparat jest co najwyżej ciepły, ani razu nie udało mi się go przegrzać. Kiedy robiłem sobie testy 4K 10 bitów, on robi się cieplejszy, ale również nie udało mi się go w takich materiałach na YouTube przygotowywanych przegrzać. Za to ogromny plus.
Nie jest to jednak puszka typowo filmowa, bo Panasonic również ma taką serię, odłam tych podstawowych, bardziej ukierunkowanych na filmowanie, to jest bodajże chyba z H na końcu. One są już bardziej pod filmowców robione te aparaty. To jak dobrze pamiętam, jeżeli nie, to mnie poprawcie w komentarzu, to chyba S1H właśnie ma już też aktywny układ chłodzenia. Tu tego nie ma, a mimo to aparat daje sobie świetnie radę. I teraz obiektyw. Obiektyw co prawda nie jest tematem tego filmu, ale żebyście mieli pojęcie o jakiej w ogóle konfiguracji aparatu mówię i z czym porównuję, to tutaj ja mam do S5 tylko i wyłącznie jeden obiektyw. To jest obiektyw Sigma Art 24-70 ze stałym światłem 2.8. Nie jest to więc absolutnie jakiś parszywy obiektyw, jest to świetny obiektyw, uważam, że chyba najlepszy zmiennoogniskowy, uniwersalny obiektyw do tego aparatu i on współpracuje z nim po prostu doskonale. Autofokus działa bardzo dobrze, natomiast jest pewna wada. Masa. Ten zestaw, Bode S5 plus ten obiektyw są tak cholernie ciężkie, że jakiekolwiek dłuższe chodzenie z takim zestawem, no moment i nadgarstki będą Wam cierpiały. Jak chodzi o porównanie do na przykład Canona 90D, to nawet z takim dość ciężkim obiektywem, jakim też jest tutaj Tamron, akurat mam 35 f1.8 stałoogniskowy założony, no jest to zestaw lżejszy i o wiele przyjemniej się z tego korzysta, ale mam również odpowiednik tej Sigmy właśnie dla Canona, który też jest ciężki, a i tak ten zestaw nadal jest lżejszy od właśnie S5 z tym obiektywem. Oczywiście są obiektywy mniejsze, lżejsze i wtedy to też będzie dużo lżejszy zestaw, natomiast weźcie to pod uwagę przy doborze. Nie zdecydowałem się tutaj na obiektyw kitowy, który jest znacznie tańszy od tej Sigma Art, ma nawet szerszą ogniskową, bo zaczyna się od 20 mm, a nie 24, natomiast on ma zmienne światło, od chyba 3.5 do 5.6 standardowo, jak się nie mylę, ale to bym też musiał jeszcze sprawdzić. I nie tyle jest dla mnie problemem to, że zaczyna się od 3.5, ale to, że jest zmienne. Już tłumaczę Wam, dlaczego chodzi, dlaczego to jest w przypadku filmowania tak ważne. Jeżeli ustawiam sobie jeden kadr, tak jak teraz, ustawiam sobie 24 mm, przysłona przeważnie jest nieco przymknięta, żeby troszeczkę była większa ta głębia ostrości, żeby więcej w ostrości było, 4, 4, 5, f8 mam przeważnie ustawione. Do tego oczywiście dostosowuję sobie ISO, bo tutaj migawka jest 1,50 na stałe, bo w 24 klatkach nagrywam. To kiedy sobie zoomuję, na przykład na 70 mm, żeby jakiś detal pokazać, zawężę sobie ten kąt, to w przypadku tego obiektywu nie zmienia mi się ekspozycja. Tak jak ustawiłem, tak mam. Nie muszę tego w żaden sposób korygować. A w przypadku tego obiektywu, skądinąd bardzo dobrego i z dobrymi opiniami kitowego, to światło jest zmienne. W momencie, gdybym przeszedł z tego szerokiego kąta 20 mm na kąt, na tą drugą, że tak powiem, skrajną ogniskową, to automatycznie światło mi się zmienia. Nawet jeżeli wcześniej przysłona była nieco przymknięta na te 4-4-5, to tutaj będzie od razu to 5-6 na drugim końcu. I automatycznie zmienia mi się ekspozycja i muszę to kompensować na przykład za pomocą ISO, żeby nie ruszać migawki. I to jest wada obiektywów ze zmiennym światłem. Natomiast z drugiej strony żonglowanie obiektywami stałoogniskowymi w moim przypadku nie ma najmniejszego sensu. Tym bardziej, że ta Sigma ona też jest uszczelniana, no to jest świetny obiektyw i w zupełności tutaj do takiej konfiguracji wystarczy. Cena. No właśnie, teraz dochodzimy do tego, dlaczego w ogóle wziąłem właśnie S5, a nie S5 Mark II. Po pierwsze, ja nagrywam na Lumixach od lat, więc do tego, że autofokus tam jest do niczego, zdążyłem się przyzwyczaić i tak na filmach zawsze ostrość ustawiam ręcznie, no prawie zawsze. Więc nie było to dla mnie, nie miało to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. To po pierwsze. Po drugie, jako że wyszedł następca S5, to ceny S5 tej pierwszej generacji spadły. I o ile S5 Mark II startuje od poziomnego pułapu cenowego, co zaczynał S5, czyli około 10 tysięcy, nadal jest to aparat lepszy od konkurenta, czyli bezpośrednio Sony A7 Mark IV, to jest tańszy. A S5 pierwszej edycji w tej chwili możecie już dostać za nieco ponad 6 tysięcy. To jest 4 tysiące taniej niż jego następca.
a różnicą jest tak naprawdę tylko i wyłącznie autofokus. Jeżeli więc on nie jest dla Ciebie, dla Was przeszkodą, to kupujcie S5, bo zapłacicie znacznie mniej i już macie sporo pieniędzy na obiektywy, na dobre obiektywy do tego body. A z kolei, jeżeli zależy Wam bardzo na działaniu autofokusa, bo przede wszystkim filmujecie i filmujecie takie sceny, że ten autofokus no, musi działać, no to z kolei S5 Mark II i tutaj nie ma zmił, bo w S5 to po prostu nie działa prawidłowo. Słuchajcie, ode mnie na tyle. Obawiam się, że było na tyle nieskładnie, że pewnie na nic innego jak na kanał vlogowy się ten film nie nadaje. Tym bardziej, że to chyba moja jedna, nie no, pierwsza nie, bo już miałem okazję recenzować aparat jakiś tam BenQ i inne dziwne rzeczy. Natomiast pierwsza, gdzie starałem się to w miarę profesjonalnie zrobić, recenzję aparatu fotograficznego. Linki w opisie. Ja Wam dziękuję za uwagę. I to tyle, ponieważ tego aparatu, to jest mój prywatny aparat, korzystam i będę jeszcze długo korzystał. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w opisie. A ode mnie tyle. Cześć, hej, trzymajcie się.